Nieskończona Biedronka z piekła rodem. Tak, dobrze słyszeliście. Dziś pora omówić jeden z dziwniejszych polskich obiektów SCP. SCP-PL-289. Wielowymiarowe rozwiązanie problemu zakupów w Biedronce. Zanim zaczniemy, według YouTube aż 1/3 moich widzów mnie nie subskrybuje, więc... Przepraszam, mam uczulenie na autopromocję, ale muszę. Zasubskrybuj. Błagam. Zostaw łapkę w górę. Skoro ten żałosny wstęp mamy za sobą, a we wszystkim z tej strony Pio. SCP-PL-289 to napisany przez Zygarda Skip, który otwiera bardzo ciekawy polski kanon fundacji SCP o nazwie Piekło Cyców. Gdy diabeł mówi dobranoc, a psy dupami szczekają. Kanon Piekło Cyców opowiada historię niepozornej gminy zwanej Cyców, znajdującej się w Polsce, w której bariera między naszą rzeczywistością a rzeczywistością piekielną jest tak cienka, że występuje tam ogrom anomalii z piekła rodem. Fundacja SCP wybudowała w jej okolicy ośrodek PL-79, nadzorujący teren całej gminy, ale okazuje się, że nie ona jedyna tam stacjonuje. W lesie na terenie wsi Cyców znajdują się zakłady zbrojeniowe należące do Hunter Industries, gdzie fundacja zajmuje się badaniem bytów demonicznych, oni zajmują się wykorzystywaniem ich w celu rozwoju technologii i produkcji broni. SCP-PL-289 jest obiektem klasy bezpieczne, o poziomie zagrożenia białym i znajduje się on na terenie ośrodka PL-79. Jest to sklep sieci Biedronka. Żaden z mieszkańców wsi nie był w stanie wskazać, kiedy został on wybudowany. Z dokumentacji fundacji wynika, że stał on tutaj przed budową ośrodka, mimo że wszyscy pracownicy potwierdzają, że sklep pojawił się nagle w nocy z 4 marca 2010 roku. Wszystkie produkty w środku Biedronki są świeże, a data ważności zapisana na ich etykietach to zawsze 3 stycznia 2008 roku. Z początku wielkość sklepu wynosiła 700 metrów kwadratowych, ale za każdym razem, gdy osoba w budynku doszła do jego końca, powierzchnia sklepu podwajała się i otwierała przejście do nowych, nieeuklidesowych sekcji. Obecnie powierzchnia wewnątrz sklepu to 734 300 m². 700 milionów. Sprawia to, że pracownicy ośrodka PL-79 ryzykują naprawdę wiele, gdy robią zakupy w tej Biedronce. Ze względu na gigantyczne, wręcz podchodzące pod nieskończone rozmiary obiektu, wprowadzono w życie projekt Shop Assistant. Urządzenie to wyszukuje SCP-PL-289 we wszystkich możliwych wersjach rzeczywistości. Po przeanalizowaniu wszystkich możliwości, użytkownik wpisuje nazwę produktu, który chciałby zakupić. Shop Assistant następnie znajduje wymiar, w którym wybrany produkt znajduje się tuż przed wejściem do sklepu, żeby nie musieć przechodzić całego budynku, ryzykując jego powiększeniem. Następnie, z pomocą anomalnej technologii, otwiera się portal do wybranej wersji Biedronki. Rozwiązanie to oszczędza wiele czasu fundacji, które poświęcono by na dostarczanie zapasów do ośrodka. Pojawił się tylko jeden problem. W rozmowie mailowej między starszym inżynierem Henrykiem Kowalskim a dyrektorem ośrodka PL-79 Antonim Grzmichujem dowiadujemy się, że Shop Assistant zużywa za dużo energii i fundacja nie ma skąd jej dostarczyć. W następnym dodatku dowiadujemy się, że dyrektor Antoni Grzmichuj podpisał kontrakt z Adamem Hunterem, jednym z szefów Hunter Industries. W zamian za dostarczanie energii do ośrodka PL-79, fundacja nie może interweniować w działanie Hunter Industries i ich interesów, czy to w warstwie ziemskiej, czy w piekielnej. Umowa została podpisana paktem krwi piątej klasy, a rozwiązanie umowy wiąże się z natychmiastową śmiercią dyrektora Grzmichuja i jego całej rodziny. Jak pewnie domyślacie się, decyzja ta nie spotkała się z przychylną opinią fundacji. Dodatek 289C. Wywiad z dyrektorem ośrodka PL-79, Antonim Grzmichujem,
który przeprowadziła inkwizytor ośrodka PL-79 Brygida Wiśniewska. Przesłuchiwany dyrektor ośrodka PL-79. Przesłuchujący inkwizytor ośrodka PL-79 Brygida Wiśniewska. Przedmowa. Decyzja o podpisaniu umowy z GOI PL-079 budziła duże wątpliwości. Dyrektor placówki został przesłuchany w celu wyjaśnienia całej sprawy przez ośrodkową inkwizytor na polecenie Rady O4. Okej, co do chuja? Mogę wyjaśnić. No, Rada na to liczy. Hunter Industries jako pierwsi skontaktowali się ze mną. Wiadomość była niezwykle przekonująca. Chcieli się ze mną spotkać w tej sprawie, aby nawiązać współpracę z ośrodkiem. Uznałem, że fundacja może na tym wiele skorzystać, a sama placówka... Kontynuuj. Poszedłem więc sam do ich biura, samemu, aby pokazać, że im ufam. Boże, ty kompletny idioto. Mężczyzna, którego spotkałem, miał na sobie biały garnitur z czarnymi detalami. Białe włosy z czarnym kosmykiem i te dziwne okulary. Jakie okulary? Były białe, okrągłe. Miały czarne soczewki z symbolem białej spirali. Pomimo swojego dziwacznego wyglądu, pan Hunter był bardzo profesjonalny w rozmowie. No, jak wszyscy od nich, jebane żmije. Cóż, rozmawialiśmy w jego biurze. Mam nadzieję, że nie brałeś od nich nic do picia, ani nie żarłeś. Nie jestem taki głupi. W każdym razie, zaczęliśmy omawiać dokładne warunki kontraktu. W pewnym momencie zdjął okulary i podczas rozmowy zaczął utrzymywać ze mną kontakt wzrokowy. O nie. To było dziwne, ale wszystko, co powiedział, było przekonujące. Chwilę później umowa została podpisana i znów byłem w domu. Okej, co było dalej? Wiesz, co się stało później? Byłaś tam. Przyszli do ośrodka ludzie z Hunter Industries, zainstalowali wszystko, pokazali kontrakt. Do południa wszystko było gotowe. Panie Grzmichu, z całym szacunkiem, jest pan absolutnie najgorszym dyrektorem ośrodka, jakiego kiedykolwiek spotkałam. I upewnię się, że Rada będzie o tym wiedziała. Dla ciebie, dyrektor Grzmichu. Tak, jeszcze. Decyzją Rady O4 dyrektor Antoni Grzmichuj został zdegradowany ze stanowiska, a na jego miejscu wylądował Kamil Szczur. Podejrzewa się, że Adam Hunter ma zdolność manipulowania ludźmi poprzez kontakt wzrokowy. Wykorzystał słabą sytuację w ośrodku i łatwowierność dyrektora i podpisał z nim pakt. Energia była dostarczana regularnie, wszystko ładnie, Shopa System działa, zakupy w nieskończonej Biedronce z powrotem są możliwe. 3 sierpnia 2014 roku jednak zaobserwowano nietypowy, anomalny incydent w SCP-PL-289. Członek personelu ośrodka podczas wyjmowania mleka zauważył, że zamiast napisu 100% ekologiczne widniał na nim napis 100% wypełnione grzechem. Nie był to ostatni incydent. W lutym zaobserwowano, że temperatura wewnątrz SCP-PL-289 była o 30 stopni Celsjusza wyższa niż zwykle. 2 miesiące później agent Broniewski poinformował, że usłyszał krzyki potępionych po wejściu do sklepu. Na opakowaniu gorzkiej czekolady firmy Wedel znalazł się wizerunek hybrydy węża, nagiej kobiety i pająka. Wszystko zbudowane z kości i grzybowych białych struktur, które można zaobserwować w demonicznej warstwie rzeczywistości w gminie Cyców. Na opakowaniu znajdowały się również napisy w nieznanym języku. Część półek w dziale mięsnym pokryta była białymi, grzybicznymi strukturami. Światło wewnątrz Biedronki migotało, nadając alfabetem Morsa słowa „chwała diabłu”. Na ścianie sklepu widniał napis namalowany krwią, głoszący „jebać Hunter Industries, pozdrowienia, Ebidumalech”. Każde zwykłe opakowanie słodyczy zostało zastąpione paczkami lukrecji z karykaturą szatana na opakowaniu. Płyn do naczyń Ludwik nazywa się teraz Lucyfer. Podłoga sklepu pokryta była niezidentyfikowanym mięsem, z którego wyrastały struktury grzybowe. Nasza nieskończona Biedronka okazuje się być skażona piekielną energią. To sprawia, że wcześniej zawarty pakt krwi z Hunter Industries nagle staje się o wiele bardziej problematyczny.
W skrócie, energia, którą dostarczają dla fundacji, tworzona jest z demonów. W trakcie działania Shop Assistant ta demoniczna energia uwalnia się i wpływa na realia ukazywane w Biedronce. Stąd wymazane krwią hasło jebać Hunter Industries od demona Ebi Dumalecha. Typ na pewno ostro się wkurzył, że został przemieniony na energię, która ma służyć tylko do robienia zakupów w pieprzonej Biedronce. Rozwiązania na tę sytuację aktualnie nie ma. Jeśli przerwą dostawy energii, zginą zarówno były dyrektor Grzmichu, jak i jego najbliższa rodzina. A niestety jego rodzina jest bardziej kompetentna i pracuje dla fundacji. Udało nam się kopnąć w dupę Departament Matematyki, żeby obliczyli, ile mamy czasu, zanim maszyna zacznie być kompletnie popierdolona i zacznie stanowić realne zagrożenie dla naszego personelu. Dali nam nawet specyficzną datę. 20 maja 2025. Nie mam pojęcia, jak to obliczyli, ale jest to data, w której musimy przestać korzystać z Shop Assistant i iść kilometry pieszo, by znaleźć mleko w Biedronce. To doprawdy przerażająca wersja naszej przyszłości. Okej, ale naprawdę kocham humor zawarty w tym całym raporcie. I mimo, że momentami gryzie się on z zimnym i profesjonalizmem fundacji, to biorąc pod uwagę konwencje, żarty słowne i sam kanon, jestem w stanie przymknąć na to oko. Będę uważnie śledził rozwój kanonu piekły cyców. Muszę zabrać się za przeczytanie innych skipów i opowiadań w tej serii. A jeśli macie dla mnie jakieś propozycje polskich raportów, które chcielibyście, żebym wam przedstawił, dajcie znać. Muszę się przypodobać ludziom z keterowni i zacząć promować jakieś poważne polskie skipy. Tak czy siak, dziękuję wam za uwagę. Jeśli ten materiał wam się spodobał, zostawcie pod nim pozytywną ocenę. Jeśli nie, zostawcie negatywną, a także komentarz, co sądzicie o samym skipie, który omawialiśmy. Ja jestem Pio, to było wielowymiarowe rozwiązanie problemu zakupów w Biedronce. Do zobaczenia kiedyś.